Żono nieboże, jeszcześ nie wstała? Bój się Boga, krowy ryczą w szopie. Nie słyszysz? Nic nie słyszę. Dałbyś mi i krowy jeszcze pospać. Toż one ryczą, bo są wściekłe. Chciały jeszcze spać. Oj, kobieto, coś ci się porobiło? Chyba się starzejesz. Ja się starzeję? Popatrz na siebie. Włosy masz siwe, gęba ci się pomarszczyła. A tyś się nie pomarszczyła? Popatrz się lepiej w lustro. Dobrze, dobrze. Już ja wiem, że gdybyś mnie chętnie wymienił, jak to nasze wnuki gadają na nowszy model. Kobieto, cóż to gadasz? Jaki nowszy model? Zmienić to ja bym chciał, ale traktor. Słuchaj, Józuś, nie warto się patrzeć. Gdzieś wnuki przyjdą. Babci i dziadka. Ciekawe, ile to będzie mnie kosztować. A pieniędzy nam nie trzeba. Z dziadku, od przybytku głowa nie boli. Ja je chętnie od ciebie przyjmę. Ja też. Wreszcie kupię sobie glany i komórkę. A po co będziesz kupowała komórkę? Jak chcesz, to ci naszą dam. Jest już pusta, bo drzewo my spalili. Ale z dziadku, komórka to taki telefon. Może być na kartę lub na abonament. A nam to się już nic nie należy. Babciu, dziadku, zróbcie coś. Czy wyście wszyscy powariowali? Przecież nie mamy żadnych pieniędzy. I na pewno mieć nie będziemy. A jak będziecie mieć, to będziecie o nas pamiętać? No pewnie. A teraz, dzieci kochane, poczęstujcie się ciastem. Bardzo wam dziękujemy za życzenia i prezenty. A teraz siadajcie i gadajcie, co tam u was słychać? Dajcie tak szybko jeść. Po pierwsze, że to nieładnie. Po drugie, że to niezdrowo. A po trzecie, że dla nas nic nie zostanie. Co się czepiasz? Jesteśmy głodni. Daj im spokój, niech to się najedzą. Dostaliśmy jedynki z ręki. I jeszcze się tym chwalicie? Dziewią z błędu, mówiąc, że pomagali nam ojciec, mama, dziadek i babcia. No pięknie, to teraz wyszło, że ja nie umiem pisać. Pięknie ci dziękuję. Zjedz się jeszcze, bo przecież idziecie do szkoły. O rany, musimy już spadać, bo się spóźnimy. Dziękujemy za niezły full wypas. No to nara, kochani. Już nie rozumiem, co to znaczy nara czy full wypas? Ja też nie wiem, Józuś. Oba my nie są trendy, ale musimy przyznać, wnuki nam się udały. Czy ja wiem? Może, ale żeby jeszcze się chciały uczyć. Słuchaj, krowy ryczą. Trzeba je uprzątnąć. Idź do nich wreszcie. Dobrze, już teraz idę. Co ja z tą babą mam? Leniwo żena. Ino by spała, albo po chałupach łaziła. Na początku taka nie była. Ciągle się pyta, Józuś, co byś zjadł? Albo połóż się i odpocznij. Po co tyle pracujesz? No ale dość tego narzekania. Tak między Bogiem a prawdą, to i żonka, i wnuczki mi się udały. Tylko, że ich czasem nie rozumiem. Wnuki gadają jakimś dziwnym, niezrozumiałym językiem. A żonka, co prawda, zrozumiała. Ale i tak nie wiem, o co mi chodzi. Kto to baby rozumie? Mam nadzieję, że drodzy widzowie, nie macie takich problemów. A jak macie, to też dobrze.
gdy czasem wieczorem usiądzie koło mnie, opowiada o tym, jak było przed lat. Nic się nie zmieniło, słońce, ludzie, kwiaty. To złe przebija jak słońcu ślad cienia i zawsze na szczycie są spełnione marzenia. Słucham dziadka, myśląc, że jest chwilą piękną, opowiada ci radość wnuczką i wnuczętą. Trzeba przyznać, dziadek fajny jest mężczyzna. Kiedy dziadka dzień zaświta, wiązką kwiatów go przywita. Życzę ci dziadku szczęścia i żebyś i chcę, abyś był na zawsze z nami. I życzę smacznego i do zobaczenia w przyszłym roku.